się jeszcze taką prostą modlitwą. Cały jestem Twój, Jezu. Jeszcze raz. Cały jestem Twój, Jezu. I wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przez Maryję, Twoją niepokalaną Matkę. Oto ja, sługa Pana. Niech mi się stanie według słowa Twego. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za to zaproszenie, aby wygłosić konferencję, która jest na pewno jedną z trudniejszych konferencji, bo przebaczenie to nie jest łatwy temat, ale bardzo się cieszę, że w kontekście tego roku Eucharystii ten temat w jakiś sposób został mi zadany, żeby go przygotować. Jakoś może nie mam takich problemów z pisaniem konferencji, ale ta konferencja była dla mnie naprawdę konferencją trudną. Bo chciałbym, żeby ta konferencja nie była konferencją teoretyczną, ale w jakimś sensie tę konferencją, z której wyjdziemy odmienieni, przemienieni, po której coś w nas zostanie. Dlatego na początku tej konferencji pozwolę sobie, aby odrobinę pobudzić nasze emocje, bo one są wewnętrznym termometrem tego, co się w nas kryje. Emocje nam pokazują, co się tam na dnie w nas kryje. Spróbujmy słuchać się w te kilka prawdziwych historii tak, jakby to nas dotyczyło, z wielką empatycznością. Słuchajmy tych historii, zwracając uwagę na to, jakie się w nas rodzą emocje. Bo tak jak się dzisiaj te emocje rodzą, to w podobnych sytuacjach to samo się pojawi. I podobnie będziemy reagować. Jestem w małżeństwie, 13 lat, mam troje wspaniałych synków. 5 lat temu nic nie wskazywało na to, że przeżywam jakiś kryzys. Wręcz przeciwnie, byłem szczęśliwy i pewny, że mam kochającą mnie żonę. Jednego razu po powrocie z pracy żona mi oznajmiła, że odchodzi do innego mężczyzny. Zabrała kilka rzeczy i opuściła mieszkanie. Próbowałem ją zatrzymać. Tłumaczyłem jej, że mamy małe dzieci, które potrzebują matki. Nic do niej nie docierało. Argumentowała, że pragnie być szczęśliwa. Nawet nie pożegnała się z dziećmi. Zostawiła nas i odeszła. Przez ostatnie 5 lat sam wychowywałem naszych synków. Serce mi ściskało, kiedy pytali się o mamę, a ja próbowałem powstrzymywać łzy i zmyślać historię, aby ją trochę wytłumaczyć. Całkowicie się od nas odcięła. Przez ostatnie 5 lat nie zadzwoniła nawet na urodziny naszych synków. Po 5 latach całkowitej ciszy jednego wieczoru przebudził mnie dzwonek do drzwi. Wyszedłem, aby otworzyć. W drzwiach zobaczyłem moją żonę. Co ci się stało? Mam złośliwego raka i mój partner wyrzucił mnie z domu. Jak by się zachował w takiej sytuacji? Przyjąłbyś ją pod swój dach z powrotem? Przyjąłbyś swoją żonę, swojego męża i przebaczył, aby zacząć wszystko od nowa? Kolejna prawdziwa historia z rozmów z ludźmi. Szczęść Boże, modlę się do Boga o pokój i miłość w mojej rodzinie. Ojciec terroryzuje domowników. Zdarza się, że bije mamę. Sprzeciwiam się jego postępowaniu, dlatego mnie nienawidzi, a ja go jeszcze bardziej. Tak go nienawidzę za to zło, co nam zrobił, że czasem chciałabym, żeby umarł. Czasem z tej rozpaczy bluźnię, prosząc o śmierć lub chorobę, abym szybciej odeszła z tego świata. Żal coraz bardziej wypełnia moją duszę. Co robić? Wszystkiego się boję. Moim największym marzeniem jest to, aby w domu był spokój, abym nie bała się, że ojciec pobije mamę, jak mnie nie będzie w domu, a myślę, że reszta się ułoży. Jak byś zachował się w takiej sytuacji? Przebaczyłbyś swojemu ojcu i powiedział mu, że go nadal kochasz? I kolejna historia
od młodej dziewczyny. Bardzo proszę księdza o modlitwę w intencji mojej mamy Marii, która będąc w 7 miesiącu ciąży z 5 dzieckiem dowiedziała się, że ma złośliwego raka piersi. Guz rozrósł się na całą górną klatkę piersiową, są przerzuty we wszystkich węzłach chłonnych pachowych, drugiej piersi i prawdopodobnie też już w kościach. Mama ma tylko 40 lat i niestety choroba rozwinęła się do tak zaawansowanego stadium, gdyż ginekolog, który ją prowadził w ciąży, zlekceważył to, że wyczuła sobie w maju małego guza w piersi i zamiast skierować ją do szpitala, to przez miesiąc leczył ją antybiotykami na zapalenie piersi, uważając, że mama panikuje. Gdy mama mówiła, że pierś ją bardzo boli i spać nie może, lekarz nic nie robił. Nawet nie dał jej skierowania na badania krwi, bo było mu szkoda. Dopiero w połowie lipca skierował ją do onkologa, ale wtedy było już za późno, żeby coś leczyć. Przez tego lekarza mama mi umiera. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Przebaczyłbyś lekarzowi, który doprowadził twoją mamę do takiego stanu, że jest konająca? Moi drodzy siostry i bracia, jakie rodzą się emocje w naszym sercu? Czy w przytoczonych sytuacjach łatwo byłoby nam przebaczyć i powiedzieć, że nic się nie stało? Czy łatwo byłoby nam zapomnieć doznaną krzywdę? Jeśli uczciwie popatrzymy na to, co się rodzi w naszych sercach, to z pewnością stwierdzimy, że przebaczenie to nie jest łatwy temat. To jest bardzo trudny temat, bo emocje nam podpowiadają, aby nie przebaczyć, tylko żądać sprawiedliwości. Choć rozumowo wiemy, że należałoby i trzeba przebaczyć, bo Jezus tak mówi, patrzymy na krzyż i rozumowo wiemy, że należałoby przebaczyć, to emocje domagają się od nas sprawiedliwości. Dlatego w kontekście przebaczenia nie można bazować na emocjach. Nie można bazować na emocjach, bo one bronią nas przed przebaczeniem. Dlatego w kontekście przebaczenia chodzi bardziej o poziom racjonalny, o poziom duchowy, a nie emocjonalny. Poziom racjonalny i duchowy, a nie emocjonalny. Całe nasze życie w każdym jego momencie jest ciągłym decydowaniem, wybieraniem między tym, co mówią emocje, a tym, co mówi rozum w kontekście wartości. Dlatego jezuita ksiądz Kazimierz Trojan w takiej książce pod tytułem Potrzeby psychiczne i wartości stwierdza, że w podejmowaniu decyzji ludzkich ważne jest, aby uwzględniać ocenę racjonalną, a nie tylko motywację rodzącą się z emocji. Bowiem człowiek z tej racji, że jest osobą, może działać wbrew swoim emocjom i wybierać to, co jest mniej pociągające, ale wartościowe. Człowiek może wybierać to, co jest bardziej pożyteczne w realizacji pełni człowieczeństwa. Moi drodzy, problemy uczuciowe związane z przebaczeniem nie mogą być rozwiązane inaczej, jak tylko na poziomie racjonalności i w kontekście duchowości. A ta racjonalność, ona nie neguje emocji i uczuć, ani ich nie niszczy, ale umieszcza te emocje i uczucia, które się w nas rodzą, we właściwym miejscu, w sercu Jezusa. W sercu Jezusa możemy umieścić nasze emocje, uczucia, nawet nienawiść możemy umieścić w sercu Jezusa. A więc tylko człowiek z tej racji, że ma rozum i wolną wolę, może emocje negatywne, bo nie mówimy o emocjach, że są dobre, złe, tylko są negatywne, pozytywne, może negatywne emocje, uczucia, które się w nas rodzą, umieścić w sercu Jezusa i mieć pokój. Tylko człowiek może ukierunkować emocje, każdą emocję, na wartości. Mogę odczuwać emocje nienawiści, ale jeśli tą nienawiść podporządkowuję rozumowi i ukierunkowuję na wartość, to grzechu nie popełniam. Dlatego trzeba nauczyć się podporządkowywać emocje rozumowi i wartościom. Jednak, aby to było możliwe, trzeba poznać te wartości, trzeba poznać prawdę. Jaka jest zatem prawda? Prawda jest taka,
że Chrystus umarł za wszystkich, nawet za największych na świecie grzeszników. On poszedł na krzyż za takich jak my. Skończył na krzyżu, bo nas kocha. Taka jest prawda. I to jest podstawowa prawda. Popatrzmy na krzyż. To jest ta prawda, że umarł na krzyżu. Myśmy go zdradzili, myśmy go opluwali, myśmy go skopali, myśmy go skazali i on umarł za nas wszystkich. Aby poznać tę prawdę, trzeba przyjść do Jezusa i zobaczyć, co on dla mnie robi właśnie podczas Eucharystii. Bo na Eucharystii, niezależnie od naszych emocji, niezależnie od naszych uczuć, niezależnie od kapłana, niezależnie od oprawy liturgicznej, na Eucharystii zawsze dzieje się to samo. Choć nic nie widzimy, choć nieraz nic nie odczuwamy, na Eucharystii zawsze dzieje się to samo. Jezus za nas umiera i nam przebacza, bo nas kocha. Zawsze na Eucharystii, czy to ośpiewanej, czy recytowanej, dzieje się to samo. Jezus nam przebacza, bo nas kocha. To się dokonuje zwłaszcza w chwili konsekracji, o czym wspomina w swych wizjach Katalina Rivas. Czy ktokolwiek może to sobie wyobrazić? Moje oczy tego nie mogą dostrzec, ale my wszyscy jesteśmy tam w momencie, gdy krzyżują Jezusa. A On prosi Ojca o przebaczenie nie tylko dla tych, którzy Go zabili, ale także o przebaczenie wszystkich naszych grzechów. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedy mieliśmy odmawiać Ojcze nasz, Pan przemówił po raz pierwszy w czasie celebracji. Poczekaj. Chcę, abyś się modliła z największą głębią, do jakiej jesteś zdolna. W tej chwili przypomnij sobie osobę lub osoby, które wyrządziły Ci wielką krzywdę w ciągu życia. Tak, żebyś je serdecznie uścisnęła i powiedziała im z serca: w imię Jezusa przebaczam wam i życzę wam pokoju. W imię Jezusa proszę was o przebaczenie i życzenie mi pokoju. Jeśli osoba jest godna pokoju, otrzyma go i poczuje się lepiej. Jeśli osoba nie jest zdolna otworzyć się na ten pokój, wróci on do twojego serca. Nie chcę, żebyś otrzymywała lub ofiarowała pokój, gdy nie jesteś zdolna przebaczyć i pierwsza odczuć go w swoim sercu. Uważaj na to, co robisz, kontynuował Pan. Powtarzasz: Ojcze nasz, przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy tym, którzy zawinili względem nas. Jeśli jesteś zdolna przebaczyć, ale nie zapomnieć, jak niektórzy mówią, stawiasz warunki przebaczeniu Boga. Bo mówisz Bogu: przebacz mi tylko tak i tylko na tyle, jak ja jestem zdolna przebaczyć, a nie więcej. Dlatego przebaczyłam serca i poprosiłam o przebaczenie wszystkich ludzi, których zraniłam kiedykolwiek, aby odczuć pokój Boży. Celebrant powiedział: obdarz nas pokojem i jednością. A następnie powiedział: pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Nagle zobaczyłam, że pomiędzy niektórymi ludźmi, którzy się ściskali, pojawiło się bardzo intensywne, jasne światło. Wiedziałam, że to był Jezus i prawie, że rzuciłam się, aby uścisnąć osobę obok mnie. Naprawdę mogłam odczuć uścisk Pana w tym świetle. To On mnie uścisnął, udzielając mi swojego pokoju. Ponieważ w tym momencie byłam zdolna przebaczyć i usunąć z serca cały żal do innych. Tego właśnie chce Jezus. Chce nas brać w objęcia i życzyć nam swojego pokoju. To jest fragment objawień o Eucharystii Kataliny Rivas. Zachęcam, żeby dla lepszego zrozumienia tego, co się dzieje w czasie Eucharystii, przeczytać sobie to jeszcze raz w domu i przemedytować. Tego właśnie chce Jezus. Chce nas brać w objęcia i życzy nam swojego pokoju. Moi drodzy, Jezus podczas Eucharystii chce nas uścisnąć i chce nam udzielić swojego pokoju. Jednak może to uczynić tylko wtedy, gdy jestem zdolny przebaczyć i usunąć z serca cały żal do innych. Dlatego w Ewangelii Świętego Mateusza, którą dzisiaj
słyszeliśmy? Mamy konkretny nakaz, konkretne przykazanie, aby dobrze przeżyć Eucharystię i doświadczyć tego Bożego pokoju. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. To jest konkretne wskazanie. Wówczas dopiero odczujesz pokój w sercu. I słowa kapłana, pokój pański niech zawsze będzie z wami. Wtedy te słowa staną się faktem w twoim życiu. Amen? Amen. Amen. Moi drodzy, najwspanialszym darem, jaki możesz ofiarować Panu Bogu na Eucharystii, najwspanialszym darem, jaki możesz Mu ofiarować w czasie ofiarowania, jest przebaczenie bliźniemu w imię Jezusa Chrystusa. Amen? Amen. Mamy miłować się wzajemnie. Mamy błogosławić i okazywać sobie przebaczenie, bo tak polecił nam Jezus. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom. Nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości. Drogi bracie, droga siostro, jeśli doświadczyłeś zranienia słowem, czynem lub jakąś sytuacją i trudno ci przebaczyć na Eucharystii albo przed Eucharystią, to zrób sobie selfie albo popatrz w lusterko. Popatrz, kim ty jesteś. Popatrz, kim ty jesteś i kogo zraniłeś. Słowem, czynem lub jakąś sytuacją. Wyciąg sobie telefon i zrób sobie selfie. Popatrz, kim ty jesteś. Osądź najpierw sam siebie i wymierz zapłatę samemu sobie. Bo jeśli znajdziesz dla siebie usprawiedliwienie, jeśli okażesz sobie miłosierdzie, to masz je okazać także swojemu bratu. Bo taki jest nakaz. Takie jest przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Jeśli kochasz siebie i potrafisz sobie okazać miłosierdzie, jeśli potrafisz siebie wytłumaczyć, to jest nakaz, że masz to samo czynić wobec brata. Kochać bliźniego jak siebie samego i miłować Boga całym sercem. Wydaje się to takie proste i oczywiste. Jednak, jak się okazuje, dla wielu osób nie jest to takie proste. Bo co to znaczy w praktyce miłować Pana Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją duszą? I co to znaczy miłować bliźniego swego jak siebie samego? Wydaje mi się, moi drodzy, że miłować Boga to nade wszystko odkryć, zobaczyć, doświadczyć, jak Bóg mnie ukochał, jak Bóg mnie umiłował. To doświadczyć, że Bóg mnie kocha. To doświadczenie możemy przeżyć nade wszystko w sakramencie pokuty. I dlatego, że Bóg mnie kocha, to mi przebacza. Dlatego, że mnie kocha, to mi błogosławi, nawet kiedy jestem w grzechu ciężkim. Bóg mi błogosławi, żebym się nawrócił. Żebym znalazł drogę powrotu, On mi błogosławi, bo tak mnie kocha. Kocha mnie, dlatego okazuje mi miłosierdzie i daje mi łaskę. I moi drodzy, logika jest taka, że ja mam robić to samo. Mam przekazywać to, co otrzymałem od Boga. Mam przekazywać miłość. Mam przekazywać miłosierdzie. Mam przekazywać przebaczenie. Mam przekazywać łaskę. To jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jeśli doświadczyłeś przebaczenia od Boga, to dlaczego nie chcesz przebaczyć? Jeśli doświadczyłeś miłości od Boga, to przekaż to dalej. Przekazuj to, co doświadczyłeś od Boga, będzie święty. Prosta logika. Przekazuj to, co doświadcza w sakramencie pokuty. Przekazuj to, co słyszysz tutaj na ambonie w słowie. Będzie święty. Mam przekazywać miłość, łaskę, przebaczenie. Moi drodzy, najdoskonalszą okazją, aby odnaleźć miłość i łaskę, jest właśnie sakrament pokuty i Eucharystia.
bo tutaj spotykamy się z Jezusem, który żyje i który do nas mówi w żywym Słowie. W Kościele katolickim nie ma innej drogi. W Kościele katolickim Słowo prowadzi nas do spotkania z Jezusem w Eucharystii. Słowo prowadzi nas do spotkania z Jezusem. Od stołu Słowa idziemy do stołu Eucharystii. Taka jest droga. Jeśli czynimy to, co jest powiedziane w Słowie na temat przebaczenia, Bóg się nad nami lituje i okazuje nam wielkie miłosierdzie. Wystarczy, żeby robić to, co jest napisane w Słowie. Napisano bowiem: do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan, ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Jeśli mój nieprzyjaciel, moi drodzy, pragnie pokoju i mojego przebaczenia, mam iść do niego, aby go nakarmić pokojem. Jeśli mój nieprzyjaciel pragnie pokoju i mojego przebaczenia, mam iść do niego, aby napoić go Bożą miłością. Tak bowiem czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz nad jego głową. Węgle ogniste zgromadzisz nad jego głową. Węgle ogniste w Piśmie Świętym są symbolem działalności Bożej. Dlatego węgle ogniste oznaczają tutaj działanie Boże oczyszczające, działanie Boże prowadzące do wzajemnego pojednania. Kiedy idę z przebaczeniem do człowieka, który mnie zranił, kiedy mu przebaczam, kiedy wyciągam do niego dłoń, to ogień Boży unicestwia zło. Obecność Boża spala w nim oraz we mnie to, co złe, oczyszcza to, co brudne i przemienia w dobro. Duch miłości przychodzi, kiedy próbuje nakarmić brata pokojem i napoić go miłością. Dzieje się tak, ponieważ przebaczenie w imię Jezusa Chrystusa porusza serce Ojca. Do tego stopnia, że dzieją się rzeczy po ludzku niemożliwe. Moi drodzy, przebaczenie w imię Jezusa Chrystusa porusza serce Ojca. Najbardziej, jak to jest możliwe po ludzku. Bo czynimy to, co Jezus, Jego Syn, zrobił dla nas. Jednego razu podczas rekolekcji 40-letni mężczyzna podzielił się z nami pięknym świadectwem właśnie o miłości i przebaczeniu. Poszedł na święta do spowiedzi, miał problem w relacji z ojcem i dostał za pokutę, aby podejść do taty i powiedzieć mu: tato, kocham cię. No była to, jak mówi, najtrudniejsza pokuta, jaką kiedykolwiek otrzymał. Po paru dniach nadarzyła się okazja i przy stole powiedział to, ale tak szybko, cicho i niezrozumiale, że tata w ogóle nie usłyszał. Tata nie zauważył. Co mówiłeś? Nic. No i miał poczucie ogromne, że nie wypełnił dobrze tej pokuty. Dlatego jeszcze raz wybrał się do swojego taty specjalnie, żeby mu to powiedzieć. Stanął przed nim i powiedział: tato, kocham cię. I przebaczam ci wszystko. Następnie przytulił go. Tata się rozpłakał i powiedział tak: wiesz, synu, ostatni raz, kiedy mi to powiedziałeś, miałeś 7 lat. Ostatni raz, kiedy mi powiedziałeś, że mnie kochasz, miałeś 7 lat. Moi kochani, zobaczcie, jak sobie ojciec zapamiętał tę chwilę, kiedy ostatnio syn mu powiedział: tato, kocham cię. Zobaczcie, jak to proste zdanie poruszyło serce Ojca. Bóg Ojciec zapamięta sobie tę chwilę, kiedy powiesz drugiemu: przebaczam i kocham cię. I nie zapomnijcie tego, bo to porusza serce Ojca. Bóg Ojciec zapamięta sobie każdą chwilę, w której przebaczyłeś, bo to porusza serce Ojca. W szpitalu Jana Pawła II w Krakowie leży nasz parafianin z Nowego Sącza, no, który miał bardzo poważny problem alkoholowy. Można powiedzieć, że alkoholik. Bardzo wiele krzywdy wyrządził swojej żonie, dzieciom, ma bodajże 4 synów. Był tak trudny i wulgarny, że musieli się wyprowadzić z domu. Przeklinał na wszystkich, na kościół, kapłanów, no, na tych synów, na Pana Boga nawet
jak żona, z żoną rozmawiałem. W tamten czwartek przyszła jego żona, aby porozmawiać i prosić o modlitwę, dlatego że miał wylew, zapadł w śpiączkę, teraz się wybudził, chwycił świadomość i żeby go ratować. Przyszła prosić o modlitwę, żebyśmy modlili się dla niego o to, żeby w jakiś sposób pojednał się z Panem Bogiem. Aby przyjął miłość Bożą. Modliliśmy się przez sakrament małżeństwa, bo w tym sakramencie objawia się miłość. Następnie jego żona i synowie pojechali do niego do szpitala, do Krakowa. Pomimo silnych emocji z powodu doznanych krzywd zrobili to, co chce Jezus. Okazali mu miłość i przebaczenie. Najstarszy z synów zabrał głos w tej sali, tam gdzie on leżał i powiedział do niego tak. Tato, przyjechaliśmy do ciebie, aby się z tobą pojednać. Już wystarczy tej wojny. Przebaczamy ci wszystko. Ojciec odwrócił się w stronę ściany i zaczął rzewnie płakać. W niedzielę tą uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny dostałem takiego SMS-a. Proszę księdza, objawiła się Boża chwała i miłość. Alleluja. Szwagier po 20 latach się wyspowiadał, to wielki cud. Bogu niech będą dzięki. Dziękujemy za modlitwę i za wsparcie. Niech Bóg księdza błogosławi, obdarza łaskami. Mam taką wielką radość w sercu, że śpiewam i tańczę. I chwała Panu. Alleluja. Moi kochani, po 20 latach się wyspowiadam. To jest okazja, żeby potańczyć, żeby śpiewać, żeby uwielbiać Pana Boga. A był tak zatwardziały, że nikt nie widział nadziei. Co go otworzyło? Przebaczenie i miłość. Ze strony żony i ze strony synów. Przebaczenie w imię Jezusa Chrystusa porusza serce Ojca, każdego Ojca, nawet najgorszego. Do tego stopnia, że dzieją się rzeczy po ludzku niemożliwe. Najwspanialszym darem, jaki możesz ofiarować Bogu Ojcu na Eucharystii, jest przebaczenie w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa. I tą chwilę Ojciec nasz zapamięta dla ciebie. Takie przebaczenie, moi drodzy, w imię Jezusa porusza serce Ojca i dzieją się cuda. Spowiedź i przebaczenie to jest fundament na drodze do uzdrowienia fizycznego, duchowego i emocjonalnego. I to nie jest mój wymysł, ale to jest zasada ewangeliczna z Ewangelii Świętego Marka, 11 rozdziału. Kiedy przystępujecie do modlitwy, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciw komu. Moi drodzy, przebaczenie to jest powrót do życia płodnego, owocnego, bowiem w przebaczeniu objawia się miłość. I jeszcze jedno świadectwo, które powtarzam zawsze, bo ono jest tak poruszające, że po prostu ja nie mogę sobie tego świadectwa opuścić. Słyszałem to świadectwo w Lublinie kiedyś na kazaniu i po prostu zapamiętałem je jakby słowo w słowo. I teraz głoszę. Jednego razu właśnie usłyszałem świadectwo o dziewczynce 11-letniej, która straciła ojca. Jak to pewnie tutaj już mówiłem, niektórzy słyszeli, ale powtórzę jeszcze raz, bo świadectwo się nie wyczerpuje. Może ktoś potrzebuje tego właśnie świadectwa. Dziewczynka 11-letnia straciła w pewnym sensie ojca. Polegało to na tym, że jej ojciec, wykształcony człowiek, inżynier, jednego razu dostał propozycję pracy na kontrakcie w Grecji i bez słowa spakował się, wyjechał. Tam uwikłał się w alkohol, także go wyrzucili z tej pracy. Wrócił do Polski i wylądował na ulicy jako bezdomny. No trudno sobie wyobrazić dramat małej dziewczynki i te myśli, które jej przychodziły, dlaczego nas tatuś zostawił. Bez słowa wyjechał. I ten mężczyzna niedługo cieszył się tą wolnością, wylądował jako bezdomny. I stało się tak, że ta jego córka już jako dorosła kobieta jednego razu zobaczyła swojego ojca pod sklepem monopolowym, takiego nieogolonego, zarośniętego, upodlonego wódą, z trudem, ale go rozpoznała. I w pierwszej chwili nie mogła uwierzyć, że to jest jej tatuś. Ten inżynier, wykształcony, elegancki, takiego tatusia jej zazdrościli. Co się z nim stało? Miała do niego uczucie wzgardy. I na szczęście Pan Bóg dał jej znak, że gdy oglądała reportaż w regionalnej telewizji, był to reportaż z noclegowni dla bezdomnych, na jednym ujęciu kamery zobaczyła, jak ten jej ojciec bezdomny poprawia poduszkę na łóżku.
i mówi, że w tym momencie coś w niej pęknęło. Postanowiła, że zrobi łupaczkę i zawiezie do tej noclegowni. Pojechała tam, zawołano tego bezdomnego i ona pyta się: poznajesz mnie? Odburknął: nie. Jestem twoją córką. Nie przyszłam robić ci wyrzutów. Nie przyszłam ci odpłacić złem za zło, ale przyszłam ci powiedzieć, że ci przebaczam i nadal kocham cię, tato. I mówi ta kobieta, że już nie widziałam przed sobą dorosłego mężczyzny, ale zobaczyłam małe, bezbronne, niewinne dziecko. Moi drodzy, to robi miłość. Miłość sprawia, że nawet największy drań, alkoholik, tyran, złodziej i zdrajca staje się jak małe dziecko. I teraz odwróćmy sytuację. W tej noclegowni dla bezdomnych jesteś ty i jestem ja. Niekiedy taki upodlony pychą, chciwością, nieczystością, zazdrością, nieumiarkowaniem, gniewem, lenistwem, nieprzebaczeniem. W tej noclegowni dla bezdomnych jesteś ty i jestem ja. Niekiedy taki upodlony. I przychodzi Bóg w osobie Jezusa Chrystusa w czasie Eucharystii i pyta się: poznajesz mnie w Eucharystii? Poznajesz mnie w sakramencie pokuty? Poznajesz mnie w Słowie Bożym? Poznajesz mnie w osobie kapłana? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. W tym białym kawałku chleba ja jestem. W osobie kapłana ja jestem. W Słowie Bożym ja jestem. Poznajesz mnie? Nie przyszedłem, aby robić ci wyrzuty. Nie przyszedłem, aby odpłacić ci złem za zło. Ale przyszedłem, aby ci powiedzieć, że ci przebaczam i kocham cię. Przebaczam i kocham cię. Moi drodzy, to są te słowa, które brat Elia w zeszłym tygodniu polecił mi, abym wszystkim głosił w imię Jezusa Chrystusa. Mam głosić wszystkim, wszędzie i na wszystkie sposoby, że Jezus cię kocha i chce dla ciebie dobra. Mam mówić w imię Jezusa: kocham cię, bracie, kocham cię, siostro. I przyjmij Bożą miłość w łasce przebaczenia, w sakramencie pokuty. Przyjmij Bożą miłość, bo Bóg chce cię odnowić miłością. Miłość i błogosławieństwo neutralizuje zło. Dlatego okazuj miłość w gestach i słowach, bo tak uczynił dla nas Jezus na krzyżu. Przybity do krzyża czeka na nas z otwartymi ramionami i modli się za nas. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeśli chcemy być uczniami Jezusa, jeśli chcemy być apostołami Jezusa, to mamy robić to samo. Mamy czynić to, czego doświadczamy od Jezusa. I to nie jest propozycja, to nie jest zachęta, ale to jest nakaz, to jest przykazanie. To nie jest dobrowolność. Tutaj Jezus nie mówi: jeśli chcesz, tu mamy tak robić. To jest nakaz. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Słowem i gestem powtarzaj i pokazuj, że kochasz i że chcesz kochać w imię Jezusa Chrystusa, zwłaszcza w rodzinie. Pomimo różnych zranień kocham cię, mężu. Pomimo różnych zranień kocham cię, żono. Kocham cię, synu. Kocham cię, córko. Kocham cię, mamo. Kocham cię, tato. I to nie po cichu, ale na głos. Słowem i gestem, żeby było widać. Kocham cię, dlatego ci przebaczam. Kocham cię, dlatego ci błogosławię. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Bo miłość, przebaczenie i błogosławieństwo ma ogromną moc, aby neutralizować zło. Dlatego na koniec pomyśl o osobach, które cię może zraniły. Może nawet dzisiaj. Zwłaszcza w rodzinie. Pomyśl o osobach, które cię zraniły, może słowem, czynem lub jakąś sytuacją. I wspólnie powstajmy. Jeszcze raz, ale już z inną świadomością, znając prawdę, ufam, spoglądając na krzyż Jezusa, odmówmy inaczej, świadomie, z aktem woli, że chcę kochać i przebaczać, modlitwę: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje. Otwórzmy ręce też. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. A teraz uczynimy gest, który jest jak egzorcyzm i uwalnia od niepokoju i lęku, niszczy wszelką niezgodę i podziały. Uczynimy gest, który czynimy w czasie każdej mszy świętej po modlitwie właśnie Ojcze Nasz, a który powinien świadczyć, być świadectwem o największym uzdrowieniu, jakiego dokonał w nas Duch Święty w czasie Eucharystii. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem a ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie, jak we wspólnotach neokatechumenalnych, pocałunek pokoju i słowo od Jezusa. Kocham Cię i Ci błogosławię. Amen.